Cześć, dzisiaj opowiem Wam o wynajmie auta na Wyspach Kanaryjskich. Powiem Wam o tym, czy warto, kiedy nie i dlaczego. I też jakie firmy ja polecam. Także wszystkie te informacje też możecie znaleźć sobie w opisie. W pierwszej części filmu powiem o właśnie dlaczego uważam, że warto, kiedy nie warto. I w drugiej powiem Wam o firmach, które polecam i których nie polecam. Także zacznijmy od tego, kiedy moim zdaniem nie warto wynajmować auta na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. I uważam, że jest takich sytuacji minimum dwie. Pierwsza taka sytuacja to jest, jeśli chcecie spędzić całe wakacje w hotelu i się z niego nie ruszać. Jeśli planujecie spędzić cały czas w hotelu przy basenie i zamówiliście sobie na przykład all inclusive i nie zamierzacie się stamtąd ruszać, to nie ma sensu wynajmować auta. Lub jeśli będziecie mieć jakąś dom, apartament, cokolwiek blisko plaży i planujecie, żeby waszą główną rozrywką było chodzenie tylko na plażę i łapanie opalenizny i słońca, no to też nie ma sensu zazwyczaj wynajmować auta. Jeśli macie też niezbyt daleko od plaży swoją kwaterę, właśnie w takiej samej sytuacji, to także warto chodzić albo na pieszo, albo wynająć sobie taksówkę, dlatego że no, przy plaży się ciężko parkuje, więc myślę, że te taksówki też za dużo nie wyniosą, jeśli nie będziecie zbyt daleko i wtedy nie opłaca się wynajmować auta. Ale we wszystkich innych sytuacjach, czyli jak planujecie cokolwiek zwiedzać, to myślę, że warto wynająć auto. I tu jest kilka powodów dlaczego. Pierwszą taką ważną rzeczą dlaczego to jest to, że jest tutaj bardzo dużo atrakcji, nie do wszystkich ten dojazd autobusem jest dogodny. Czasami jest on z przesiadką, czasami on trwa bardzo długo. Przystanki autobusowe też tutaj nie są od razu często na miejscu, gdzie wy chcecie dojechać. Jeszcze raz już się starają to jakby trochę ulepszyć, ale często będziecie też musieli dojść. No i tutaj mówiąc o dojściu gdziekolwiek, to nie jest takie dojście sobie w Polsce, jest praktycznie płaska, może oprócz gór, gdzie tam tak naprawdę, no to też jednak te miejscowości nie mają aż takich strasznych górek. A tutaj Wyspy Kanaryjskie mają większość z nich, może Fuerteventura jest trochę bardziej płaska, ale większość z nich mają jednak te pagórki takie solidne. I to nie jest tak, że pomyślicie sobie, o to jest kilometr albo pół kilometra do dojścia, bo czasami te pół kilometra będzie praktycznie tak pod górę i jak po przejściu 100 metrów już sobie będziecie pluli w brodę, że jednak pomyśleliście o tym, żeby iść na pieszo. Także tutaj iście na pieszo to jest zupełnie inny wymiar. To nie jest to, że komuś się nie chce, ale czasami po prostu no to trzeba mieć naprawdę solidną kondycję, żeby na pieszo sobie tutaj wędrować nawet krótkie odcinki. No i kolejną sprawą jest to, że na tych autobusach, które tutaj są w takim transporcie miejskim, nie można za bardzo polegać, bo czasami on po prostu, autobus nie przyjedzie, nie wiadomo, albo przyjedzie sobie o jakiejś godzinie chce, nikt nie wie z jakiej tak naprawdę przyczyny. No i stracicie bardzo dużo czasu właśnie czekając na ten autobus i jeżdżąc autobusem. To, co na przykład normalnie byście mogli sobie zobaczyć w 3 godziny, to prawdopodobnie jadąc autobusem stracicie na to cały dzień, także jeśli macie ograniczony czas, czyli na przykład jesteście 10 dni, tydzień, 2 tygodnie, no to jednak bardzo szkoda czasu na jeżdżenie autobusami. Naprawdę dużo lepiej, jeśli macie prawo jazdy, wynająć sobie auto. No, taką alternatywą ewentualnie są też jakieś zorganizowane wycieczki, no ale wiadomo, na tych wycieczkach no to trzeba robić wszystko z grupą. Już nie możecie sobie gdzieś tam, nie wiem, zostać, gdzie Wam się bardziej podoba dłużej, albo trochę zboczyć z trasy i coś zobaczyć, już będziecie przywiązani do tej grupy i będziecie musieli robić to, co wszyscy razem. I teraz, jakie firmy, z których wynająć auto bym Wam poleciła? To są dwie, które mogę polecić z czystym sumieniem, tej albo ja, albo też inne osoby miały doświadczenia z nimi, że są w porządku. Pierwsza to jest Sicaria, ja zawsze z niego korzystam i nigdy nie miałam z nimi żadnych problemów. Oni albo nie podbierają depozytu, albo wybierają depozyt w formie też gotówki i to niewielki, jeśli już. No i tak naprawdę no to nie ma żadnego problemu z wynajęciem od nich auta. No i druga firma, z której ja nie korzystałam, ale tutaj wszyscy ją polecają i też na wszystkich forach ona jest polecana, to jest Autoraisin i tam też wszyscy mówią, że to jest przebiega wynajem auta bezproblemowo. A na co zwrócić uwagę właśnie wynajmując auto? No jakby nie zwracajcie uwagi na to, że cena, którą Wam się pokazuje na przykład w wyszukiwarce, że ta cena zawsze jest ceną końcową. Jest na przykład sobie taka firma Gold Car,
No i tej firmy zdecydowanie nie polecam. Tu mogłoby pójść jakieś nieładne epitety w ich kierunku, nie tylko ode mnie, bo to jest, nie jest to jedyna firma, ale jest dużo takich firm, które na stronie internetowej pokazują jedną stronę, a jak tam pójdziesz, to się okazuje, że albo w ogóle tego auta nie jesteś w stanie wynająć z tymi warunkami, które oni podają, albo musisz zapłacić jeszcze 5 tysięcy różnych rzeczy i to wychodzi tak drogo, że w ogóle się nie opłaca. Na przykład niektóre firmy mają taką zasadę, że na przykład, że musisz mieć na karcie kredytowej wolne na przykład 1500 euro tylko na tą blokadę związaną z właśnie z jakimś uszkodzeniem. No i przypuśćmy, że nie wiem, ty to 1000 albo 1500 euro, tam było chyba, nie wiem, 1300, coś pomiędzy tym, akurat w tym wypadku oni blokują. Oprócz tego tą samą kartą, nie ma możliwości zapłacenia inną, nie można dopłacić w gotówce, trzeba zapłacić za całość tego wynajmu, plus ewentualnie to ubezpieczenie, do którego cię praktycznie zmuszają i okazuje się, że czasami limit tej karty kredytowej ci nie wystarczy. No i wtedy praktycznie nie masz możliwości, oprócz zapłacenia tam jakiegoś, nie wiadomo, jakiejś wygórowanej przez nich kwoty, jeśli to zrobisz inaczej, nie można zapłacić inną kartą niż zarezerwować, w ogóle tysiące różnych uniedogodnień, żeby tylko wyciągnąć z ciebie jak najwięcej pieniędzy. Także ogólnie, no to zanim jakieś auto sobie zabukujecie, to przeczytajcie ten regulamin, bo jest tyle firm, które próbują na tym oszukać. Także jak nieraz spojrzycie i coś wydaje się taniej, to suma summarum może okazać się, że to wyjdzie 5 razy drożej, dlatego naprawdę warto czytać regulaminy albo po prostu wynająć to z tych firm, z których ktoś poleca już, bo oszczędzić sobie czasu, bo naprawdę można się nać. Mam nadzieję, że jeśli planujecie to przyjechać, to wasze wakacje będą udane. Zachęcam do zwiedzania jak najwięcej, bo Wyspy Kanaryjskie są bardzo ciekawym miejscem, żebyście zobaczyli jak najwięcej i byli jak najbardziej zadowoleni. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie ochotę, kliknijcie mi lajka i też dajcie mi subskrypcję, będę bardzo wdzięczna. Do zobaczenia w następnym filmie.